Już za chwilę. Zbliżenia. Twój regionalny serwis informacyjny. Nasi widzowie po raz kolejny wyciągają pomocną dłoń. Tym razem wielu z Państwa poruszyła historia bezdomnych, którzy stracili w pożarze cały dobytek. Marta Jastrzębska, dzień dobry. To jest główne wydanie zbliżeń. Serdecznie zapraszam. Żeby mogła córka przyjechać, bo chce przyjechać, a nie ma gdzie. W dalszym ciągu tutaj mają u mnie zagwarantowany jakby dostęp do tej ziemi. Mogą, tylko czy mają fundusze na kupno nowego kampingu. Policjanci czekają na opinię biegłego, który być może wskaże przyczynę pożaru. Ta historia dziś w zbliżeniach. Nasi reporterzy przygotowali wiele ciekawych tematów. Uroczystości, odznaczenia, spotkania z mieszkańcami. Najważniejsze dla nas są oceny społeczne i to na nie chcemy pracować. Kujawsko-pomorska policja świętuje. Staramy się pomagać jak potrafimy. Pielgrzymi z całego świata zwiedzają region. Jesteśmy jak jedno serce. Jesteśmy tutaj dla Chrystusa. Przygotowania do Światowych Dni Młodzieży na ostatniej prostej. Jestem dumny, że możemy reprezentować Brazylię w Polsce. Mistrzostwa okiem mistrzyni. Myślę, że szanse medalowe nadal są. Anna Rogowska, mistrzyni świata w skoku o tyczce w Bydgoszczy. Kujawsko-pomorska policja będzie się zmieniać. Likwidowane w przeszłości posterunki policji zostaną przywrócone. Będą też nowe komendy i nowe obowiązki dla funkcjonariuszy. Ich pracę w całym regionie podsumowano podczas wojewódzkich obchodów Święta Policji, które odbyły się w Brodnicy. Krystyna Rymaszewska. Policjanci rozbili szajkę wyłudzającą kredyty bankowe. Oszustwa były możliwe dzięki pomocy pracowniczki jednego z bydgoskich banków, która przygotowywała dokumentację i oceniała zdolność kredytową osób przyprowadzanych do placówki przez jej wspólników. Funkcjonariusze zatrzymali 4 osoby. Bank mógł ponieść nawet milionową stratę. Dokumenty składane były na tak zwane słupy, na osoby, którym dosłownie miesiąc wcześniej zakładano działalność gospodarczą. Przestępczość gospodarcza wzrasta. Tylko w pierwszym półroczu tego roku policja wszczęła ponad 3100 takich spraw. Policja może się jednak pochwalić wysoką wykrywalnością tego typu przestępstw. Jest bliska 90%. Poprawia się też wykrywalność występków kryminalnych. W pierwszym półroczu tego roku przekroczyła 65%. W półrocznym okresie czasu to kilkanaście tysięcy tego typu zdarzeń. Przypadające w lipcu Święto Policji to czas podsumowań. Wojewódzkie obchody tych uroczystości w tym roku zorganizowano w Brodnicy. Były podziękowania, ale też apel do funkcjonariuszy o zaangażowanie, zwłaszcza w kontekście zbliżających się Światowych Dni Młodzieży. Pracy policjanci mają coraz więcej, ale za to poprawią się ich warunki pracy. Na pewno w Rypinie, Wąbrzeźnie czy w Inowrocławiu. Liczymy również na ustawę o modernizacji. Będziemy gotowi do budowy następnych obiektów, komisariatów, komend, jak również do modernizacji obecnie istniejących. I również liczymy na sprzęt. Jest szansa także na to, że wrócą zlikwidowane kiedyś posterunki policji. W tej chwili pracujemy nad przywróceniem 11 posterunków i rejonów w miejscach, gdzie one zostały zlikwidowane. Przy bardzo dobrej współpracy z samorządami w celu poprawy bezpieczeństwa też na samym dole, czyli u danego mieszkańca. Najbliżej mieszkańców są dzielnicowi. W tym roku w plebiscycie na najlepszego dzielnicowego w regionie 3 pierwsze miejsca zajęli policjanci z powiatu brodnickiego. Starszy aspirant Dariusz Czachowski otrzymał największe poparcie. Znam swoje osoby w moim rejonie. Wiem, jakiej pomocy oczekują. Z okazji Święta Policji awanse na wyższe stopnie służbowe otrzymało w regionie ponad 1000 policjantów i policjantek. Były też medale za długoletnią służbę i odznaki dla najbardziej zasłużonych. W kościele świętej Katarzyny Aleksandryjskiej w Brodnicy odprawiona została msza. W uroczystościach wzięli udział także przedstawiciele władz samorządowych i rządowych. Więcej posterunków to służba bliżej ludzi i większe poczucie bezpieczeństwa. Teraz, kiedy funkcjonariuszom dochodzą nowe obowiązki związane z zagrożeniem terrorystycznym, policja musi być nowoczesna i liczna. Brodnica, Krystyna Rymaszewska. A
Policjanci dbają teraz przede wszystkim o bezpieczeństwo pielgrzymów. Światowe Dni Młodzieży coraz bliżej. W całym regionie trwają gorące przygotowania do wyjątkowego spotkania z papieżem Franciszkiem. To czas modlitwy, nowych przyjaźni, zwiedzania, ale jak się okazuje, także planowania międzynarodowej współpracy. Pochodzą z Argentyny, Boliwii, Chile i Peru. Pokonali kilkanaście tysięcy kilometrów, by dotrzeć do Polski na Światowe Dni Młodzieży. Na co dzień dzielą nas granice, ale teraz tutaj jesteśmy jak jedno serce. Jesteśmy tutaj dla Chrystusa, dla świętego Jana Pawła II. Kilka najbliższych dni młodzież z Ameryki Południowej spędzi w regionie. W ten sposób po raz już kolejny województwo angażuje się w przyjęcie naszych młodych gości i w organizację Światowych Dni Młodzieży. Wizyta zagranicznych gości i ambasadora Chile w Polsce to także okazja do rozmów na temat rozwoju współpracy naukowej pomiędzy krajami w ramach kujawsko-pomorskiego projektu Astrobaza. Jesteśmy bardzo szczęśliwi, że w ramach tego programu odbędzie się wymiana młodzieży. Poza wymianą młodzieży w planach jest także budowa Astrobaz w Chile. To wyjątkowe i niecodzienne spotkanie młodych pielgrzymów i więźniów. Odwiedzili oni przejmującą wystawę na temat obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau. Od zawsze znałem historię tego, co się wydarzyło, ale to, co więźniowie tu zrobili, pozwala to jeszcze bardziej przeżywać, tak jakbyśmy tam byli. Właśnie tu, za murami zakładu karnego we Włocławku, osadzeni przygotowali wystawę na temat nazistowskiego obozu. Młodzi ludzie, którzy nas odwiedzili, miejmy nadzieję, że tą pamięć o tym miejscu, o tym wydarzeniu przekażą dalej. Plansze i fotografie więźniów od kilku lat krążą po polskich więzieniach. Włocławscy osadzeni postanowili stworzyć przestrzeń dla całej wystawy. Wszystko w ramach projektu Auschwitz – Historia, Edukacja Obywatelska. Żeby pokazać młodym ludziom, którzy przede wszystkim tutaj przebywają i prawdopodobnie po wyjściu z zakładu karnego nie będą mieli okazji ani może ochoty doświadczyć, czego był Holokaust, czym był Holokaust, więc po prostu przynieśliśmy to tutaj, żeby ich uwrażliwić. Projekt to wspólne przedsięwzięcie Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu i Służby Więziennej. Oazowa pieśń po polsku i po litewsku. Tu z barierą językową nikt nie ma problemu. Młodzi pielgrzymi spędzają kolejny dzień w diecezjach. Zbliżyć się do Pana Boga bliżej, może nawet zapoznać się z nowymi ludźmi, nowego czegoś dowiedzieć się o Polsce, zwiedzić okolicę Polskę. Zanim wyjadą na spotkania i katechezy do Krakowa, poznają polską kulturę i obyczaje, zawiązują przyjaźnie. Ksiądz z Bydgoszczy pracował w naszym mieście na Madagaskarze. Dzięki niemu my przyjechaliśmy tutaj. Z przyjaciółmi mamy katolicki zespół muzyczny. Jestem dumny, że możemy reprezentować Brazylię w Polsce. Dla wielu z nich był to ich pierwszy w życiu spływ kajakowy. To wyjątkowa atrakcja dla młodzieży i zarazem podróż śladami papieża Polaka. Chcemy w taki sposób też tutaj młodzieży przekazać przede wszystkim to dziedzictwo duchowe papieża Jana Pawła II Świętego. W parafii Matki Bożej Królowej Męczenników młodzież z wielu krajów spotyka się na wspólnym czuwaniu modlitewnym. To duchowe przygotowanie przed Festiwalem Młodych w Krakowie. We wszystkich diecezjach dla pielgrzymów przygotowano moc atrakcji. W Toruniu na scenie letniej Centrum Kulturalno-Kongresowego Jordanki trwa właśnie wielki koncert. Relacja Aleksandry Ciekot. Witajcie w Toruniu w wielu językach, po angielsku, po hiszpańsku, po włosku. To są młodzi ludzie, którzy tutaj do Torunia przyjechali, by przygotowywać się do Światowych Dni Młodzieży. Zapytajmy Majka, jak się podoba w Toruniu. Mike, are you having good time in Toruń? Best time of my life. Okej, Mike mówi, że to jest jego po prostu najlepszy czas w życiu. Jesteśmy w Toruniu, tutaj, gdzie odbywa się taki koncert i też tańce letnickie. Wszyscy, cała młodzież zebrała się tutaj po mszy, która odbyła się w katedrze świętych Janów, by tutaj bawić się i celebrować ten czas, to przygotowanie do Światowych Dni Młodzieży, które już rozpoczynają się we wtorek w Krakowie. A ze mną jest Daria Neumann, która od wielu, wielu miesięcy przygotowuje to wszystko dla tych młodych
tych ludzi z całego świata. Ulga, radość, co się czuje teraz, kiedy to już się dzieje? To główne wydarzenie w Toruniu. Ogromna radość i ogromne wzruszenie, że to wszystko jednak się dzieje na naszych oczach, że ta wielka radość młodych z całego świata jest też naszym udziałem, że tyle przygotowań, tyle miesięcy przygotowań nie poszło na marne, że ci młodzi ludzie, którzy tutaj do nas przyjechali, są szczęśliwi, są bardzo radośni. A z kogo gościmy? Jak dużo jest to osób? Nie wiem, czy będę potrafiła wszystkich wymienić, ale mamy młodzież z Hongkongu, młodzież z Angolii, młodzież z Gabonu, z Włoch, cóż jeszcze, z Portugalii, tak, z Hiszpanii, z Angolii. I wszyscy razem tutaj bawią się dzisiaj i to są też takie typowe polskie, bo tańce letnickie, prawda? Zgadza się, teraz możemy usłyszeć na scenie tańce góralskie także. Dziękuję bardzo, ale to nie jest koniec wrażeń na dzisiaj, ponieważ wieczorem o 21.30 na Błoniach Nadwiślańskich spektakl plenerowy przygotowany przez artystów z Hiszpanii. To będzie podniebne widowisko. Zaproszeni są oczywiście wszyscy mieszkańcy regionu i także ta cała młodzież, która do Torunia, do całego regionu przyjechała z całego świata. Atmosfera, jak widać, jest naprawdę wyjątkowa. A teraz zmieniamy temat. Dwa wykolejenia tramwajów w centrum Bydgoszczy. Pojazdy wypadły z torów w krótkich odstępach czasu. Pasażerowie musieli liczyć się z utrudnieniami. Pierwsze wykolejenie, no nomen omen właśnie, tuż przy wyjeździe z zajezdni tramwajowej. Notabene to na fragmencie torowiska, które będziemy remontowali, więc jest tu faktycznie, tak szczerze powiedziawszy, jest ewentualnie tutaj cień jakichś wątpliwości. Być może, że awaria nastąpiła mimo wszystko ze złego stanu torowiska. Drugi tramwaj wykoleił się około 10 na ulicy Jagiellońskiej. Przez kilka godzin ruch tramwajowy był wstrzymany w obu kierunkach. Pasażerowie musieli liczyć się ze zmianami w rozkładzie jazdy. Zarządcy dróg wyjaśnią dokładne przyczyny awarii. A teraz wracamy do historii, która poruszyła wiele osób. Kilka dni temu opowiedzieliśmy Państwu o bezdomnych z bydgoskiego Fordonu. Stracili oni w pożarze swój i tak niewielki dobytek. Z redakcją Zbliżeń skontaktowały się osoby, które chciałyby pomóc. Martyna Sobecka odwiedziła więc z kamerą pogorzelców, by sprawdzić, jak sobie radzą i czego teraz potrzebują najbardziej. Okolice Przylesia w Bydgoszczy. Tak wyglądało to miejsce jeszcze 3 dni temu, a tak wygląda obecnie. W miniony wtorek pożar strawił wszystko. Ogień w jednej chwili zajął baraki, w których mieszkali bezdomni. Udało się odnaleźć jednego z nich. Pan Adam wynajmuje pokój na jednym z bydgoskich osiedli. Choć to zaledwie kilka metrów, nie narzeka. Może się wyspać, umyć i ugotować coś ciepłego. Najbardziej żałuje tego, że stracił jedno z niewielu miejsc, w których mógł widywać się ze swoją 4-letnią córką. To dla niej starał się o własne mieszkanie. Żeby mogła córka przyjechać, bo chce przyjechać, a nie ma gdzie. I teraz tego żałuję, że no, tam nie ma już działki, a ona zawsze tam przychodziła, bo lubiła się bawić, a teraz nie ma nic i płacze. Pan Adam od roku bezskutecznie ubiega się o lokal socjalny. Jego dochody, czyli 700 zł renty, przekraczają dozwoloną kwotę o 50 zł. Teraz stracił nawet namiastkę domu, który od kilku lat budował. Według strażaków mogło dojść do podpalenia. Sprawę bada policja. Funkcjonariusze razem z biegiem do spraw pożarnictwa przeprowadzili oględziny. Wcześniej przysłaliśmy też świadków tego zdarzenia. Natomiast teraz policjanci czekają na opinię biegłego, który być może wskaże przyczynę pożaru. Działkę, na której żyli bezdomni, udostępniał im nieodpłatnie znajomy jednego z nich. W dalszym ciągu tutaj mają u mnie zagwarantowany jakby dostęp do tej ziemi. Mogą, tylko czy mają fundusze na kupno nowego kampingu i odbudowę tego. Dziś tych funduszy nie mają, dlatego pogorzelcy proszą o jakiekolwiek wsparcie. Z redakcją Zbliżeń kontaktowały się już osoby zainteresowane ich losem. Potrzeba im naprawdę niewiele. Jakieś ubrania na przykład. Aby pomóc bezdomnym, można zgłaszać się do punktu Caritas diecezji bydgoskiej lub do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Fordonie. A Państwu, którzy już się z nami skontaktowali, bardzo dziękujemy. Oglądają Państwo piątkowe główne wydanie Zbliżeń. Oto co jeszcze przed nami. W bydgoskiej galerii BWA specjalna wystawa dla osób niedowidzących.
ruszył na spacer w podskokach. Dobra wiadomość dla seniorów. Będą zniżki. Tańsze bilety do muzeów, kin, klubów sportowych dla osób powyżej 60 roku życia. Podczas sesji Rady Miasta przegłosowano projekt Karty Seniora. Ulgi w Toruniu już od przyszłego roku. Na emeryturze jest więcej czasu, ale mniej pieniędzy. Toruńscy seniorzy także wtedy chcą żyć aktywnie. Bierzemy udział w imprezach, na które nas stać. Bawimy się. Mamy różne imprezy, także nie siedzimy w domu, żeby być zdrowym. Właśnie dlatego Stowarzyszenie Weteranów Pracy i Toruński Sojusz Lewicy Demokratycznej złożyli projekt uchwały o karcie seniora, która ma wprowadzić szereg zniżek na ofertę kulturalną, sportową i usługową w Toruniu dla osób powyżej 60 roku życia. Pod wnioskiem podpisało się około 800 mieszkańców. Szanowna Rada Miasta jednogłośnie przyjęła projekt uchwały. Liczymy na zwiększenie w ogóle korzystania z usług różnych właśnie instytucji. Oczywiście liczymy na to, że władze miasta opracują katalog takich tanich usług dla seniorów. Na to pozostało jeszcze kilka miesięcy. Z toruńskiej karty seniora będzie można korzystać od przyszłego roku. Sztukę można podziwiać nie tylko zmysłem wzroku. Specjalnie dla niewidomych i słabowidzących w Galerii Miejskiej BWA przygotowano wystawę. Jej autorką jest Teresa Miotkę-Sowińska. To jest nie pierwsza i na pewno też nie ostatnia taka inicjatywa w Bydgoszczy. Obrazy, płaskorzeźby, figury. Na tej wystawie liczy się przede wszystkim wyobraźnia. Dalej jest troszeczkę większa. Za pomocą dotyku osoby słabowidzące i niewidome mogą podziwiać i przez chwilę obcować ze sztuką. Pani Krystyna nie widzi od urodzenia. Wystawę zwiedziła za pomocą dłoni. Poczułam w twarze maski, kształty. Jakieś takie ciepło z tej wystawy bijące. Ta wystawa jest nareszcie czymś takim, co ludzie, powiedzmy niewidomi, mogą obejrzeć, z czym się mogą zapoznać. Wystawa Ślad, którą można podziwiać w Galerii Miejskiej BWA w Bydgoszczy, jest zwieńczeniem długoletniej twórczości jej autorki, Teresy Miotkę-Sowińskiej. Artystka jest architektem wnętrz, ale od wielu lat fascynuje się ceramiką. Wydaje mi się, że jest niezmiernie rzadko możliwość zaproszenia osób słabowidzących na wystawy. Przygotowałam właśnie wystawę z takimi bardziej kameralnymi obrazami i tą kompozycją, którą właśnie Państwo widzicie na środku sali wystawienniczej. Potrzeby osób niepełnosprawnych starają się zrozumieć nie tylko artyści. Wkrótce ze wszystkich nowych placów zabaw w Bydgoszczy będą mogły korzystać niepełnosprawne dzieci. Pan prezydent podjął decyzję, aby w każdym nowo projektowanym placu zabaw co najmniej jedno urządzenie było dla osób niepełnosprawnych. Co najmniej jedno oznacza, że może to być więcej, to już zależy od specyfiki danego terenu, miejsca, środków pieniędzy, które będziemy na dany plac zabaw mogli przeznaczyć. W Bydgoszczy funkcjonuje na razie 11 placów zabaw, w których znajdują się m.in. huśtawki dla dzieci niepełnosprawnych. A teraz przeskakujemy do kolejnego tematu. Klimat ostatnio niemal australijski, może więc dlatego pewien torbacz postanowił dać susa z Górska do Torunia. Jego tropem ruszył Wiktor Sumliński. O tym, że środek nocy to niezbyt dobra pora na zakupy, przekonał się ten kangur. Został przyłapany przez mieszkańców przed galerią handlową i w okolicach sklepu budowlanego, choć i tu miał pustą torbę. Zwierzęciem zajęli się strażnicy miejscy. Wezwaliśmy patrol z kobylarni, czyli Animal Patrol. Wspólnie ujęliśmy to zwierzę. Zwierzę zostało zabezpieczone, przewiezione do ośrodka rehabilitacji. Czuło się dobrze, a teraz już wiemy, że znalazł się także właściciel tego zwierzęcia. Bo kangur do Torunia podskoczył aż z Górska, gdzie znajduje się mini zoo. Mały torbacz miał dużo szczęścia, bo samotnie po regionie błąkał się prawie dwa dni.
Mniej egzotyczne zwierzę, choć pod ścisłą ochroną, pustułkę, uratowali mundurowi toruńskiej policji wodnej. Dostrzegli ptaszka podczas rutynowej kontroli na moście kolejowym. Zauważyli w pewnym momencie małe piskle, które biegło po torach. To piskle uciekało przed nadjeżdżającym pociągiem. W pewnym momencie ten mały ptaszek wpadł w szczelinę pomiędzy torami i upadł na ziemię. Pisklak cudem przeżył upadek z dużej wysokości, ale zaplątał się w rosnące na dole krzaki. Policjanci poszli za nim, zeszli na dół, odszukali go, no i w ten sposób, myślę, uratowali mu życie. Mała pustułka mogła liczyć na ratunek policjantów, a później, już u strażników miejskich, dostała pyszną kolację. Wcześniej dobre serca policyjnych wodniaków poznała m.in. mewa Ewa. Życie ptaka było zagrożone, bo Ewa zaplątała się w wędkarskie żyłki. Ptactwo wodne ma w toruńskich mundurowych oparcie także na drogach. W czerwcu patrol drogówki pomógł przedostać się przez jezdnię kaczej rodzinie. Toruń, Wiktor Sumliński. Ze świata zwierząt teraz przenosimy się do świata sportowców. Łukasz Betański, witam. Witam. Na dzisiaj kolejny dzień Mistrzostw Świata w lekkiej atletyce do lat 20. Wczoraj biegała Ewa Swoboda w sprincie, srebrny medal mistrzowski, a dzisiaj pomaga koleżankom z reprezentacji w sztafecie. Podczas eliminacji polska sztafeta osiągnęła trzeci czas i awansowała dalej. A skoro przy Mistrzostwach Świata jesteśmy, no to dzisiaj na Starym Rynku doszło do wyjątkowego spotkania. W Bydgoszczy spotkała się z kibicami i z mieszkańcami, między innymi Anna Rogowska, mistrzyni świata w skoku o tyczce i medalistka Igrzysk Olimpijskich. Zobaczmy i posłuchajmy, co ma do powiedzenia na temat bydgoskich Mistrzostw Świata. Jakie ma typy i jak te mistrzostwa jej okiem wyglądają do tej pory. 3 medale i to jeszcze 2 złote, 1 srebrny. To jest naprawdę spore osiągnięcie dla polskiej reprezentacji. Myślę, że szanse medalowe nadal są. Za nami tak naprawdę 3 dni mistrzostw, dzisiaj 4 dzień. Jak będzie w ten weekend? Tak naprawdę trzeba się przekonać, przyjść na stadion. Witamy serdecznie, szanowni państwo, drodzy goście. Na Starym Rynku była m.in. z oszczepniczką Klaudią Maruszewską, która zdobyła w rzucie oszczepem również złoty medal. A szanse medalowe na przyszłość to m.in. Konrad Bukowiecki, który będzie rzucał dyskiem. Do tej pory ma 4. wynik na listach światowych. No i może właśnie polska sztafeta z Ewą Swobodą na czele. A w serwisie ponadto powiemy także o Igrzyskach Olimpijskich, bo wioślarze i kajakarki już jutro wyruszają w drogę do Rio de Janeiro. Zapraszam na serwis sportowy o 22:00. Tam więcej informacji i szczegółów. W zbliżeniach czas teraz na informacje prosto z naszego telewizyjnego ogródka. Alicja Kwaśniewska. Spacerując teraz po łące możemy spotkać smukłą roślinę, która wznosi się ponad trawy i inne dziko rosnące gatunki. Tak właśnie rozpoznamy dziewannę. Dziewanna lecznicza panna. Z liści i z kwiatów możemy zrobić napary, wywary, herbatki. One pomogą nam na przykład w dolegliwościach żołądkowych, ale także na chrypkę i na gardło. Jest również wspaniałym wskaźnikiem meteorologicznym, czyli im wyższa i bardziej rozłożysta, tym bardziej surowa i długa będzie zima. Ale jaka pogoda będzie w najbliższych dniach, o tym szerzej już w prognozie pogody, na którą zapraszam. Dziewanna, lecznicza panna, zbliżenia, czas na przypomnienia. To były nasze najważniejsze tematy dnia. Uroczystości, odznaczenia, spotkania z mieszkańcami. Najważniejsze dla nas są oceny społeczne i to na nie chcemy pracować. Kujawsko-pomorska policja świętuje. Staramy się pomagać jak potrafimy. Pielgrzymi z całego świata zwiedzają region. Jesteśmy jak jedno serce. Jesteśmy tutaj dla Chrystusa. Przygotowania do Światowych Dni Młodzieży na ostatniej prostej. Jestem dumny, że możemy reprezentować Brazylię w Polsce. Mistrzostwa okiem mistrzyni. Myślę, że szanse medalowe nadal są. Anna Rogowska, mistrzyni świata w skoku o tyczce w Bydgoszczy. Kończymy to wydanie zbliżeń. Już teraz zapraszam państwa ponownie o 21:45. Do zobaczenia.